Domżalski wstrzeliuje piłkę na pole karne. Dobrze golkiper Red Devils. Teraz przyjmuje piłkę Janis Pastars. Pastars jest na środku, strzał na bramkę i mamy otwarcie wyniku. Janis Pastars. Niespełna minuta gry za nami. Pastars, wyłożenie, strzał na bramkę i mamy 2-0. Andre Silva, świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Wesserling, mija teraz Medonia, Wesserling, świetne to podanie i mamy bramkę kontaktową. A strzelcem gola zawodnik z numerem 71, czyli Karol Majchrzak. Zawodnika AZS-u UG w obecnym sezonie, najlepszy strzelec swojego zespołu, Kokoladze miał teraz trochę miejsca i jest gol, ależ natychmiastowa odpowiedź zespołu Red Devils Chojnice. Gulati Kokoladze. Laskowski, Pastars, Andre Silva. Andre Silva schodzi do środka, Andre Silva strzał na bramkę, zablokowany. Jeszcze będzie okazja, Kokoladze, Laskowski. Zagranie po linii, Sidor. Sidor. Majchrzak, Osiński, świetnie to rozegrali. I mamy po raz kolejny bramkę kontaktową. A strzelcem bramki Kevin Sidor. Zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. 10. Pastars, Andre Silva. Andre Silva! Jest strzał! I po raz kolejny zawodnicy Red Devils wychodzą na dwubramkowe prowadzenie. Janis Pastars. Pastars, Kokoladze. Kokoladze mija bramkarza, Kokoladze, Laskowski! I mamy 5-2. No nie pozostało nic innemu Patrykowi Laskowskiemu, jak wbić piłkę do pustej bramki. Kevin Sidor, świetnie, Kevin Kolar. Jeszcze raz Świtoń i jest bramka. 6-2 dla Red Devils. 4 bramkami prowadzą już zawodnicy. Domżalski, cały czas on. Wesserling, strzał na bramkę, uderzenie zablokowane, szansa na kontratak. Andre Silva. Kokoladze, Kokoladze. Strzał na bramkę, ale broni Zelma. Wesserling, świetne to podanie do Majchrzaka. Majchrzak teraz strzeliwuje piłkę w pole karne. Z autu rozpoczynają gdańszczanie. Wesserling, Sidor. Jeszcze raz Wesserling. Wesserling zejście na prawą nogę i jest bramka. 6-3. Na parkiecie w Chojnicach. Mateusz Wesserling zdobyła bramkę. Tamta piłka jeszcze odbita. Z autu AZS-UG. Jeszcze raz Wesserling, Wesserling! Będzie bramka, nie ma gola, ale jest faulowany w polu karnym Maciej Urtnowski. Jest gwiazdek arbitra, strzał na bramkę i broni Kartuszyński! To co mówiłem, potrafi bronić rzuty karne Sebastian Kartuszyński. Ależ teraz nieporozumienie w szeregach Red Devils, no ale zdoła z interwencją Kevin Kolar. Zelma, Osiński, Domżalski, no zdołali dobrze wyjść zawodnicy z Gdańska. Domżalski, przedarł się, Domżalski, wcinka i jest bramka, 6-4 na parkiecie w Chojnicach. No i topnieje ta przewaga drużyny gospodarzy. Jakub Domżalski i od bramki rozpocznie Kevin Kolar. Medoń kapitalnie przyjął piłkę, Christian Medoń! Kapitalnie to zrobił teraz zawodnik Red Devils Chojnice. Mamy 7 bramkę dla gospodarzy. Depta, Domżalski, Kreft. Świetnie to pograli teraz zawodnicy z Gdańska, jeszcze zamieszanie i mamy bramkę. Kevin Sidor kompletuje hat-tricka. Między dwoma zespołami Andre Silva. Andre Silva utrzymał się przy piłce, Andre Silva. Świtoń, Laskowski, Laskowski! Teraz spojenie słupka z poprzeczką. Ratuje zespół z Gdańska. Domżalski, Depta, ależ błąd! No i fauluje teraz Przemysława Laskowskiego, Jakub Domżalski.
No i to musi być czerwona kartka dla Kuba Dąbrzewskiego. Oczywiście jest przepis, że jeżeli zawodnik wychodzi sam na sam z bramkarzem, wtedy nie ma prawa być ukarany czerwoną kartką. Andre Silva. Patryk Laskowski, strata, Mateusz Westerling. Westerling, świetnie, wrócił jeszcze Robert Świtoń. Strzał na bramkę i mamy 7-6. Westerling strzela na bramkę. Jednak uderzenie niecelne, no i tutaj już nic się w tym meczu nie stanie dziwnego. Koniec tego spotkania. Drużyna Red Devils Chojnice pokonuje 7-6 zespół AZS-u Gdańsk.